Dzień dobry, witamy Państwa w Zagrodzie Boryny. Widzimy tutaj plantację ziemniaków. No i mamy problem ze stonką. Jest pełno stonki na ziemniaczkach. No i taki tutaj mamy pomysł właśnie, że puszczamy w stonkę 100 bażantów. O, widzimy jak fajnie ptaszki wychodzą sobie. Proszę bardzo. Koguty akurat. Kogutciki wychodzą, o. Puszczamy w stonkę 100 bażantów na 2,5 hektara, o, żeby właśnie tą stonkę niszczyły, bo stonka to jest główny przysmak bażanta, bardzo lubią. No zobaczymy, taki nasz pomysł był tutaj nowatorski, zobaczymy jak to tam się sprawdzi. Bażancikom obcięliśmy lotki, żeby nie uciekły od razu. Cały teren jest ogrodzony siatką na baloty podwójną. No i niech idą, zajadają stonkę. Zobaczymy. Oczywiście mogliśmy... Tam jeszcze jedna została. Użyć oprysków chemicznych, nawet takich dopuszczonych w ekologii, ale tego nie robimy. Chcemy, żeby ziemniak był w 100% naturalny, bez żadnej najmniejszej nawet kropli dodatku chemii. Bażanciki elegancko sobie lecą. No, proszę bardzo. Tutaj kurka jedna ładna, elegancka. No i wiadomo. Tutaj mamy dwa koguciki, troszeczkę przestraszone. No, ale zaraz sobie pójdą. Uważajcie, dziewczyny. No idźcie. Tak? Nie, z kulawego to nie puszczali. Kulawy jedna kurka została jeszcze w chlewiku. 10 sztuk sobie zostawiliśmy. No i idźcie, chłopaki. Idźcie, róbcie robotę. O. No, nie wiedzą o co chodzi na razie. No tutaj mają dojście do wody, będą miały poidełka. Na razie przez pierwsze tygodnie im głównym pokarmem będzie stonka. Później jak już trochę zjedzą, zobaczymy, może będziemy dokarmiali troszeczkę zbożem. Zobaczymy. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia.